Dobry wieczór Państwu, 21 dzień stycznia, czas na kolejne wydanie magazynu Bez Speedway, pierwsza liga. Krystian Lutnowski, kłaniam się razem z Rafałem, żużlowym degustatorem. Będziemy prowadzić dla Państwa ten dzisiejszy odcinek. Witam się, Rafał. Cześć, witam wszystkich. A moimi i Państwa gośćmi, naszymi i Państwa gośćmi są, no nie byle kto, bo żużlowcy poważnych klubów, które na pewno będą w tym sezonie walczyć o najwyższe cele. Krystian Pieszczek, żużlowiec z Dunek, Wybrzeża, Gdańsk. Witam Cię, Krystian. Dobry wieczór. I Adrian Gała, Abramczyk, Polonia, Bydgoszcz. Witam, Adrian. Dobry wieczór. No to na początku takie pytanie, no bo mamy końcówkę stycznia, no to jak teraz wygląda ten Wasz okres przygotowawczy do sezonu, bo to jest taki okres zimowy, gdzie pewnie już jakieś tam, na pewno już jakieś szlify do tego pierwszego meczu sparingowego, ligowego już się gdzieś tam szykujecie. Jak to u Was wygląda? Pytanie może, zacznijmy od Krystiana. Szczerze mówiąc, u mnie zawsze to wygląda tak, że jest de facto początek przygotowań, w którym wiadomo, najbardziej trzeba przygotować organizm do największego wysiłku. Potem mam okres takiego de facto połowy grudnia, cały styczeń dosyć sporego wysiłku, aby organizm pracował na najwyższych obrotach. No i luty, wiadomo, to jest takie podtrzymanie formy do pierwszych treningów, pierwszych sparingów. Adrian, jak to u Ciebie? No, u mnie przygotowania wyglądają bardzo podobnie i od początku grudnia zaczynamy tą pracę nad swoją kondycją. Budowanie siły, dodatkowe ćwiczenia stabilizacyjne i ten styczeń jest taki najbardziej intensywniejszy i luty na podtrzymanie i też złapanie trochę świeżości. Zanim Rafał oddam Ci głos, bo na pewno będą za chwilę pytania z naszego live czatu, no to ja oczywiście tradycyjnie zachęcam do subskrybowania naszego kanału, do komentarzy, do zostawiania polubień. Także małe takie ogłoszenie. Zachęcam bowiem do... Rafał tutaj pewnie za chwilę wyświetli Państwu reklamę właśnie. Sportsgang Sportwear, firma zajmująca się produkcją odzieży dla najlepszych klubów i żużlowców na świecie. Niebawem otwiera swój sklep z odzieżą dla prawdziwych fanów czarnego sportu. Otwarcie ma nastąpić 1 lutego, a więc zachęcamy do polubienia profilu sklepu na Instagramie. Odzież prosto od producenta, atrakcyjne ceny i najważniejsze, możliwość personalizacji własnym imieniem lub pseudonimem Sportsgang Sportwear. Także kolejny taki żużlowy, można powiedzieć, sklep pojawia się na naszym polskim rynku. To takie ogłoszenia, można powiedzieć, parafialne. Nie wiem, czy Rafał, pojawiają się już pierwsze pytania z naszego, w naszym live czacie, czy jeszcze nie? Pojawiają się, pojawiają. Aczkolwiek chciałbym się najpierw zwrócić do Krystiana. Po pierwsze, Krystianie, wielkie gratulacje. Zostałeś całkiem niedawno ojcem. Chciałbym się zapytać, czy wszystko jest ok z małą Amelką? Tak, dziękuję, że pytasz. Wszystko jest w porządku. Młoda się fajnie rozwija. Każdy uśmiech sprawia 1000 uśmiechów na mojej twarzy, więc naprawdę jest to niesamowite uczucie, jak widać, jak potomek dorasta. Chciałbym również dopytać, bo całkiem niedawno też wróciłeś z wakacji. Czy mógłbyś nam zdradzić, gdzie wybrałeś się, gdzie te piękne wyspy były? Co to był za kraj? Byliśmy razem z żoną i z dzieckiem na Zanzibarze. Było naprawdę bardzo ciekawie, dużo rzeczy żeśmy zobaczyli. Co prawda na wycieczki już nie startowali, no bo malutką to jeszcze tak nie za szybko. No i obecnie teraz w domu 10-dniowa kwarantanna, więc jest w ogóle super. A u Ciebie, Adrianie, jak wakacje przed przygotowaniami? Zdążyłem jeszcze wyjechać na Wyspy Kanaryjskie, na Tenerife przed początkiem grudnia, więc jeszcze troszeczkę słoneczka. Też nie miałem może takich upałów jak Krystian, ale troszeczkę ciepła też i słońca miałem. Dodatkowo też można było aktywnie spędzić czas, bo też jest dużo terenów górskich, gdzie rowerami trochę pozwiedzaliśmy, więc no też chociaż tydzień odpoczęliśmy. Tutaj pojawiło się pytanie na czasie do Krystiana. Kiedy startowałeś na zasadzie gościa w GKM Grudziądz, czy czułeś, że Ekstraliga jest blisko? Na pewno przez pewien moment przyszedł taki pomysł i jakaś chęć jazdy ponownie w Ekstralidze.
ale wiadomo, no to nie jest wszystko takie łatwe, jak się może wydawać z punktu widzenia. Jeden mecz naprawdę nie czyni tutaj od razu bycia zawodnikiem wielkiej ekstraligi, więc to trzeba przygotować się do tego solidnie, bazę sprzętową i no jest wiele tych czynników, które powinniśmy spełniać, żeby jeździć w najwyższej klasie rozgrywek. Krystianie, oddaję Ci głos. Ja mam właśnie pytanie do Krystiana, też gratuluję oczywiście potomstwa. Niki Petersen kiedyś powiedział takie zdanie, że jak żużlowiec zostaje ojcem, to już nie jest tym samym żużlowcem, co był, kiedy tym ojcem nie był. I ty też odczuwasz już troszeczkę, kiedy wjeżdżasz na tor, czułeś, że już jest troszeczkę inaczej, no bo już wiesz, że jesteś właśnie ojcem, że masz małą córeczkę. To, co Niki Petersen powiedział, to można się z tym zgodzić? Szczerze mówiąc, nie wiem, jak to jest u Nikiego. No, widać, że kiedyś tam był sporym wariatem, no, że nie można było to zauważyć. I potem ten traman troszeczkę, że tak powiem, się zniżył. Szczerze mówiąc, na razie, no wiadomo, z tyłu głowy zawsze jest gdzieś rodzina dla mnie najważniejsza. Jak wjeżdżę na tor, no, to staram się totalnie gdzieś tam odcinać, bo to jest to, co kocham i się skupiam w tym na 100%. Ja w tym momencie zwrócę się do Adriana. W tym sezonie, w następnym sezonie będziesz występował w Polonii Bydgoszcz i po dodaniu twojego postu na Facebooku pojawiło się tam bardzo wiele pozytywnych komentarzy właśnie od ludzi z Bydgoszczy, którzy cieszyli się, że przychodzisz do Polonii. To chyba dobry prognostyk przed sezonem. No tak, bardzo się cieszę, że pozytywny oddźwięk był z tego i też już zyskałem też parę firm bydgoskich, którzy też dołączą do mojego grona sponsorskiego, więc no, bardzo pozytywnie patrzę na ten sezon i z nową energią teraz przygotowuję się do tego sezonu. Nie było ci żal opuszczać macierzystego gniezna? Oczywiście, że zawsze na początku jest żal i ciężko zmieniać coś, co w klubie naprawdę dobrze funkcjonuje, bo też Gniezno od ostatnich lat też słynie z tego, że jest wypłacalne i też dużo rzeczy organizacyjnych jest poukładane, ale po prostu chciałem coś zmienić i uznałem, że taka decyzja dla mnie jest nieunikniona i żeby stawać się lepszym zawodnikiem, po prostu musiałem odejść z klubu, w którym się wychowałem i po prostu rozwijać się, żeby być lepszym. A ten bydgoski tor, jakbyś go ocenił? Jak się na nim czujesz? No bo wiemy, że bydgoski tor no to jest jednym z tych najlepszych w Polsce, nie tylko w Polsce, do ścigania. Jak myślisz, jak byś ocenił bydgoski owal? Ja lubię się ścigać i akurat cieszę się, że będę mógł jeździć na takim torze, gdzie tak naprawdę no, nie ma straconych pozycji. Przez cztery kółka z pierwszej pozycji można spaść na czwartą, więc cieszę się, że będę mógł tam się ścigać i mam same dobre wspomnienia. A postać Tomasza Goloba, powiedz, miała jakiś duży wpływ, bardzo duży wpływ, czy może po prostu to jest na zasadzie okej, fajnie, ale to o tym nie myślę, no bo wiemy, Tomasz Golob, legenda nie tylko polskiego sportu, ale przede wszystkim Polonii Bydgoszcz, więc on wie, jak ścigać się na torze w Bydgoszcz. No z pewnością to, że pan Tomek jest dyrektorem klubu, to też miał duży plus w wyborze mojego klubu na ten sezon. Na pewno liczę na jakieś wskazówki i będę pytał o każdy szczegół, jeżeli będę miał możliwość. Więc no na pewno to jest wartość dodana i będę chciał z tego jak najwięcej skorzystać, bo to nigdy na pewno z takiej wiedzy i od takiego człowieka czerpać wiedzę, no to na pewno nie zaszkodzi, a tylko i wyłącznie może pomóc, więc no na pewno będę pytał. To teraz z Bydgoszczy szybciutko transferujemy się nad morze. Krystianie, ty z kolei postanowiłeś pozostać w swoim macierzystym klubie. Powiedz, czy miłość do macierzy była silniejsza, czy oferty z innych klubów były nie do końca konkretne?
Znaczy, no Gdańsk zawsze był mi blisko serca, to jest mój macierzysty klub, więc tak naprawdę tutaj jest zbyt dużo złudzeń i szukania jakiejś alternatywy w postaci innego klubu nie było, więc no, bardzo szybko żeśmy doszli tutaj z gdańskimi działaczami do porozumienia. Tak naprawdę temat innego klubu został bardzo szybko zamknięty. Dziękuję. No i funkcja kapitana, Krystian, no to też na pewno jakieś fajna sprawa. Tak patrzyłem na ten skład, patrzę na ten skład Wybrzeża, jesteś jednym tutaj z najstarszych zawodników w drużynie. Dla ciebie to pewnie też jakieś nowe doświadczenie, bo no jesteś teraz tym, można powiedzieć, weteranem w drużynie, no i dodatkowo ta funkcja kapitana, to zobowiązuje. No już tak nie przesadzajmy, że jestem aż tak stary, więc jestem jeszcze młody chłopak. Doświadczony, nie stary. Dokładnie, to zupełnie lepiej brzmi. No na pewno, no kapitan to jest takie, można powiedzieć, wyróżnienie. Myślę, że to jest za lata spędzone w Gdańsku. Mam nadzieję, że po prostu będę w stanie się odpłacić działaczom i kibicom swoimi wynikami na torze i każdy to zobaczy. A będziesz takim surowym kapitanem, możesz powiedzieć, będziesz tutaj ostro tutaj mobilizował swoich młodszych kolegów, czy będziesz bardziej takim potulnym, takim pieszczotliwym, można powiedzieć, starszym kolegą, który będzie doradzał tym juniorom? Bo wiesz, czasami trzeba też rządy twardej ręki tych juniorów, czasami trzeba mocno mobilizować, żeby tak nie gwiazdożyli czasami. No na pewno nie będzie łatwo ze mną współpracować, więc chłopakiem muszą się troszeczkę nastawić na to, więc wszystko, na wszystko przyjdzie czas. Mam nadzieję, że każdego będę potrafił sobie zmobilizować i to przyniesie efekty. Generalnie patrząc na cały skład Wybrzeża, wydajecie się być jednym z kandydatów do awansu. Powiedz, czy czujesz pewnego rodzaju presję ze strony kibiców? Wiadomo, presja przychodzi też z wynikiem, więc myślę, że tutaj jakieś takie bodźce z zewnątrz, ja sobie tam do siebie tego po prostu nie biorę, ale wiadomo, no jak wynik będzie szedł, no to też każdy będzie sobie zdawał sprawę, że wydaruje się ten cel, którego będziemy chcieli osiągnąć i będziemy po prostu starali się tego pilnować. No i nie będziemy po prostu chcieli zabłądzić, tak, no bo wiadomo, gdy się okazuje, że drużyna jest dosyć silna, no to też niby wynik przychodzi łatwo, ale w zupełności może być bardzo trudno. Rafał, czy mamy jakieś pytania od naszych widzów, kolejne? Tak, jest pytanie od użytkownika Paweł do Adriana Gały. Czy nie obawiasz się walki o skład? Gdybym się obawiał walki o skład, to na pewno nie zmieniałbym klubu swojego zmierza na Polonię Bydgoszcz, więc rywalizacja jest wszędzie, mamy jasno ustalone zasady w klubie. Wiem, że jesteśmy stawiani z Rzesiem Zęgotą jako dwójka podstawowych Polaków. Wiem też, że znam też swoją wartość, że przez ostatnie lata też byłem mocnym punktem drużyny z Gniezna i po to też idę do Bydgoszczy, żeby dokładać bardzo cenne punkty i być silnym punktem drużyny. No właśnie, Adrian, jak ty pozycjonujesz w ogóle ten skład w Polonii Bydgoszcz w kontekście innych drużyn pierwszoligowych, bo tutaj było wspomniane w rozmowie z Krystianem o presji, no ale w Bydgoszczy ta presja na to, żeby ten klub się odrodził, bo wiemy, jak duży jest to klub w Polsce, jeden z najbardziej utytułowanych, więc tam kibice nad Brdą naprawdę czekają na ten moment, kiedy Bydgoszcz wróci do Ekstraligi. Ja nie mówię, że teraz już macie w tym pierwszym sezonie tutaj w tej Ekstralidze o Ekstraligę walczyć, ale gdy tak sobie patrzysz na te pierwszoligowe drużyny, to jak pozycjonujesz drużynę Polonii Bydgoszcz? Myślę, że mamy bardzo ciekawy i ambitny skład. Każdy z tych zawodników, co mamy w drużynie, chce się ścigać i nie ma tutaj takich, widać, zawodników, którzy zamierzają odpuszczać czy lubią odpuszczać. I myślę, że będziemy gryźć tor i dla każdego przeciwnika będziemy mocnym zagrożeniem. No oczywiście musimy też się zintegrować i też znamy się bardzo dobrze z różnych lig zagranicznych, ale też lepiej więcej trochę spędzić czasu na obozie i podczas pierwszych treningów. Myślę, że klimat też powinien być fajny w drużynie, bo też jest Grzegorz Zęgota, jest Wadim Tarasenko i to są zawodnicy, którzy
nie są też konfliktowi, a też potrafią fajny klimat w drużynie zrobić. Ważne, żebyśmy byli po prostu jedną drużyną i żebyśmy po prostu sobie też podpowiadali z przełożeniami prawdziwych, po prostu mówić sobie prawdę i się wspierać nawzajem. Tutaj czat dopytuje, kieruje pytanie do obu was, panowie. Który waszym zdaniem skład jest personalnie najmocniejszy? Wybrzeże Gdańsk czy Polonia Bydgoszcz? I prosi kolego o szczerą odpowiedź Speedway Mania Channel. Może zaczniemy od Krystiana, bo Adrian przed chwilą mówił. No, składy są bardzo porównywalne, tak? No, ciężko tutaj powiedzieć, która drużyna jest lepsza. Myślę, że my przyjedziemy do Bydgoszczy, Bydgoszcz do nas i dwumecz pokaże, która drużyna okazała się lepsza. No, zwyciężę po prostu zdrowe druhu walki. Adrianie? No tak jak Krystian powiedział, też ciężko teraz powiedzieć, który zespół będzie mocniejszy, bo tak naprawdę wszystkie zespoły w pierwszej lidze są bardzo mocne i też będzie zależało, kto jak trafi ze sprzętem w początku sezonu i ze swoją dyspozycją, więc na tą chwilę ciężko cokolwiek powiedzieć. Tutaj jeszcze jest jedno pytanie i to jest pytanie takie delikatnie na rozluźnienie atmosfery, tylko gdzieś mi uciekło, momencik. Bardzo dyplomatycznie panowie odpowiedzieli na te pytania, bardzo kurtuazyjnie. Okay. Teraz, Krystianie, jest pytanie do ciebie od użytkownika, że zawsze coś popijasz w czasie wywiadów i chce się kolega zapytać, czy mamy kolkę jeszcze, to tak po częstochowsku do ciebie. Do mnie pytanie? Tak, nie, tak, to jest do ciebie pytanie. To jest woda, nie. Woda nie, buda, tylko woda, więc spokojnie. Czyli kolka nie jest potrzebna. To nie jest żadne. Nie, no myślę, że jakbyśmy popijali kolkę w trakcie zawodu, to w organizmy nasze w takiej temperaturze to by za dużo nie tam, że tak powiem, nie podziałały, bo to tak by nam się chciało pić podczas biegu, żebyśmy nie dojeżdżali tych biegów do końca, więc tylko woda i za. W porządku. I ja mam pytanie do Krystiana o Gdański Tor, bo podobno mówi się, że ma przejść jakąś modernizację. Czy to jest prawda, czy to jest jakaś plotka, czy ten tor będzie taki, jak był? To pytanie jest do mnie pewnie, bo coś mi ucięło przez chwilkę. Tak. Pytanie do ciebie o Gdański Tor. Bo podobno ma być modernizowane. Są jakieś tam plany. Zobaczymy, czy to będzie taka gdańska motoarena z pochylonymi łukami, ale no to wszystko czas pokaże. Myślę, że w tym sezonie raczej do tego nie dojdzie. Delikatna jakaś tam modernizacja na stadionie jest. Widać jakieś tam zmiany, więc na pewno będzie jeszcze więcej ścigania w Gdańsku niż było. No właśnie, bo też niedawno pojawiła się, przepraszam Krystianie, niedawno pojawiła się informacja o tym, że pojawiła się wizytacja z Polskiego Związku Motocyklowego w razie awansu Wybrzeża, co trzeba poprawić na stadionie. Uważasz, że klub jest w stanie to poprawić całą tą infrastrukturę już na przyszły sezon w razie ewentualnego awansu? Z moich informacji wynika, że wiadomo, jak klub jakiś z pierwszej ligi awansuje do Ekstraligi, to ma jakiś tam określony czas na modernizację tego stadionu, więc myślę, że no w rok na pewno nie uda się tego wszystkiego ogarnąć tak, jak to powinno wyglądać, ale myślę, że w przeciągu tam 2-3 lat powinien spełniać wymogi ekstraligowe. Dziękuję. Kilka tygodni temu Jacob Torsel był naszym tutaj gościem i on powiedział, że on, no powiedział delikatnie, nie lubi, chociaż tak naprawdę chciał powiedzieć, że nienawidzi gdańskiego toru, że dla niego to jest bardzo dziwny tor, że dziwnie się na nim czuje, że mimo, że uważa się za doświadczonego żużlowca, to on nie potrafi sobie na tym torze poradzić, więc pytanie do ciebie, Krystian, ale myślę, że chciałbym, żeby Adrian też coś powiedział na ten temat. Czy faktycznie tor w Gdańsku jest trudny technicznie torem? Znaczy się, jak odszedłem z Gdańska do Zielonej Góry, no to de facto no nienawidziłem gdańskiego toru. Nie lubiłem jeździć i trenować. Naprawdę ta jazda w Gdańsku sprawiała mi sporą trudność. No i po prostu przyjemności z jazdy, ale gdy po powrocie do macierzystego klubu, myślę też nabyte doświadczenie na innych torach, rozjeżdżenie, de facto wszystko się zmieniło. No gdański tor też nie należy do łatwych torów, tak? Może samemu się jeździ na nim dosyć łatwo, ale no już do ścigania w czterech naprawdę jest już dosyć wymagający. No to Adrian, powiedz, co takiego jest, no chyba, że ty lubisz tor gdański, a jeżeli nie, to co jest najtrudniejsze w tym torze, że wielu żużlowców tak narzeka. Nawet Krystian mówi, że mimo, że jest wychowankiem Wybrzeża, bo nie do końca ten tor był dla niego bardzo, bardzo łatwy.
No tak jak Krystian powiedział, ten tor jest też dosyć, ma dosyć wąskie wejścia w łuk, szczególnie ten drugi łuk jest ciężki do wyprzedzania i jak jeszcze w dwójkę jeszcze jest trochę tego miejsca, ale jeżeli ktoś tam jeszcze się zamiesza dodatkowo, to ciężko się na tym torze wyprzedza. Osobiście lubię ten tor i lubię się na nim ścigać, ale no nie ukrywam, że czasami sprawia on też problemy. No to działacze z Wybrzeża pewnie zapisali sobie teraz twoje nazwisko gdzieś tam w kajecie na przyszłość, no bo jesteś pewnie jednym z nielicznych. Prezes Dunek nie ma o mnie pozytywnego zdania z tego, co wiem. Tak? No ale wiesz, jak są dobre wyniki, jak jest forma, to jakieś tam sentymenty schodzą na bok, więc to liczy się przede wszystkim biznes. No. Jak jesteś dobrym zawodnikiem, to tam zawsze szybciej się można pogodzić. Może kto wie, może w przyszłości nie będzie jeździł w Wybrzeżu. Nigdy nie mów nigdy. Tak jest. Właśnie, Rafał, jak już mówimy o klubach, to Adrianie, jest to piąty klub w twojej karierze. Startowałeś gościnnie w Rawiczu i w Łodzi. Oprócz tego zwiedziłeś jeszcze Wrocław i tu mi gdzieś uciekło, sekundkę. Patrzę na pytanie i zniknęło mi. Dobrze. Chciałbym po prostu zapytać, czy uważasz, że jazda na każdym poziomie rozgrywkowym, szczególnie jak jest się młodym zawodnikiem, jest istotna w rozwoju kariery żużlowej? Myślę, że dużo dały mi te dwa lata startu we Wrocławiu i dużo się tam nauczyłem. Przede wszystkim jazdy na trudnych torach, bardzo wymagających, które są przyczepne, dziurawe. Bo w tamtym okresie też Wrocław często też dostawał kary za źle przygotowany tor. To na pewno dużo mi pomogło, bo na treningach było jeszcze gorzej czasami. Trener Baron do tego też bardzo dobry trener, który też pomaga młodym i podpowiada swoje uwagi. Więc na pewno ten okres w Wrocławiu wspominam bardzo jako pożyteczny i myślę, że te doświadczenie, które zebrałem tam, teraz powoli zaczyna procentować. Starty w drugiej lidze znowu w Rawiczu, to w sumie był mój taki debiut w rozgrywkach ligowych. Też oczywiście oceniam pozytywnie, też był wtedy fajny klimat. Chyba też awansowaliśmy do pierwszej ligi, z tego co pamiętam. Więc też fajny okres. Mhm. Tutaj czat dopytuje się tym razem ciebie, Krystianie. Jak ważną rolę w teamie odgrywa Tomasz Gaszyński? Pytał o to Sebastian Sendorowski. No z panem Tomkiem już też się troszeczkę lat znamy. To jest osoba, która pracowała z panem Tomkiem Golobem, można powiedzieć, że jedna i druga osoba zjadła zęby na żużlu. Ona naprawdę odgrywa bardzo sporą rolę w moim teamie, bo nie potrafi nas zmotywować i poradzić dobrą radą, więc tak naprawdę myślę, że na tym etapie kariery bez pana Tomka sobie też po prostu nie poradził, bo zawsze jest to taka osoba, która gdzieś stanie z boku, spojrzy chłodno na to wszystko i jest w stanie po prostu doradzić się inaczej niż osoba, która jest na co dzień w parkingu i zawsze to jest inna osoba niż trener. Ja chciałem dopytać Adriana a propos poprzedniego wątku, czy zamierza pobić rekord na hold. Troszeczkę się śmialiśmy na ten temat przed wejściem na żywo. Czy planuje? No bo jesteś na dobrej drodze, powiem ci. Nie, no myślę, że do tych klubów nie będzie tak dużo akurat na początku mojego etapu kariery, no to musiałem szukać gdzieś jazdy, żeby po prostu się rozbijać i z roku na rok stawiać się lepszym zawodnikiem. No a że teraz nie znalazłem po 4 latach, więc to był też już dosyć długi okres. Mam nadzieję, że w Bydgoszczy też spędzę dużo czasu, więc mam nadzieję, że nie pobiję tego niechlubnego rekordu. Nie no, to wiesz, to jest taki komplement, bo to znaczy, że jesteś pożądanym zawodnikiem, no bo z całym szacunkiem, no Rune Holta, no myślę, że wielu żużlowców chciałoby być w tym wieku tak pożądanym zawodnikiem i mieć na koncie takie kluby. Jak tak właśnie patrzysz sobie na takiego Holta, 48 lat będzie miał w tym,
tym roku, widzisz siebie w tym wieku na żużlu, czy nie myślisz o tym? Czy ustalasz sobie jakąś tam barierę, ile chcesz jeszcze pościgać się na żużlu? Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ile lat chcę się ścigać. Chcę się ścigać tak długo, jak aż będzie mi sprawiało to przyjemność taką jak teraz. No a wracając jeszcze do tych klubów, no to powiem szczerze, że nie lubię aż tak zmieniać klubów, bo też dobra jest ta stabilizacja i jeżeli wszystko dobrze funkcjonuje, no to po co coś zmieniać. No tak, czasami mam wrażenie, że Rune Holta jak wchodzi do parku maszyn, to się zastanawia, w jakim klubie ja startuję, czy mam iść w lewo, czy w prawo, w sektor gości, czy do gospodarzy, bo już mogą mu się mylić te wszystkie kewlary, kluby i kibice, czy gwizdzą na niego, czy nie, czy tym razem go lubią. No tak, oczywiście mówię pół żartem, pół serio. Rafał, oddaję Ci głos, bo chyba są jakieś kolejne pytania z naszego live chata. Tak, jest pytanie do Henia, czyli do Ciebie, Adrianie. Co widzisz w lidze rosyjskiej i jak oceniasz potencjał tej ligi? Pytał użytkownik Farmer 472. W lidze rosyjskiej teraz będzie, mam nadzieję, że teraz będzie mój trzeci rok i kiedy tam trafiłem na początku, to pierwsze dwa mecze nie chciałem lecieć sam, bo trochę się obawiałem, jak tam jest. Ale nie jest tak strasznie i naprawdę kiedy tam jadę, to bardzo się z tego cieszę, bo ludzie, którzy tam są bardzo przyjaźni i pomocni dla innych. Więc no, naprawdę fajne doświadczenie i myślę, że ta liga ma też duży, duży potencjał i z roku na rok będzie stawała się mocniejsza. Więc no, cieszę się, że też mam dobry kontakt z władzami Megałady i mam nadzieję, że parę lat tam jeszcze też polatam. Mhm. Powiedz, ta liga ma potencjał do tego, żeby zastąpić na przykład drugą siłę, jeśli chodzi o poziom ligi na świecie, żeby na przykład była zaraz po polskiej lidze? Ciężko na tą chwilę powiedzieć. Na pewno jakieś podstawy ku temu są, bo widać, że tam jest wszystko dobrze zorganizowane i nawet przed meczami ta prezentacja drużyny, no to wygląda naprawdę na bardzo profesjonalnym poziomie i cała odprawa, kibice. Na mecze Megałady potrafi przyjść 20 tysięcy ludzi, więc można sobie wyobrazić, że tam gut żużla jest. Więc no mam nadzieję, że ta liga będzie się rozwijać i z roku na rok będzie silniejsza. Widzę, Krystianie, pojawiłeś się z powrotem z nami, jak już mówiliśmy o ligach zagranicznych. Czy w tym roku planujesz występy w jakiejś innej lidze oprócz polskiej? W ogóle przepraszam za jakieś problemy. Tutaj mam chyba jakieś gołębie na linii i było trzeba sproszyć ptaki. Na ten moment mam kontrakt w Danii, w Grindsted. To jest na razie mój jedyny klub, znaczy drugi klub po Polsce. A co dalej, to zobaczymy. Są plany na starty w Szwecji, ale to wszystko tak naprawdę czas pokaże. Jest troszeczkę czasu, żeby znaleźć klub, więc na razie to nie jest priorytet. W porządku. Mhm. Chciałem jeszcze o tę Rosję zapytać Adriana, no bo to na pewno jest ciekawy kierunek. Kibicowsko na pewno, w nawiązaniu do tego, co ty, Rafał, powiedziałeś, to jest bardzo duży potencjał, bo widzieliśmy chociaż rundy SEK, gdzie tam kibice w Toliati wypełniali trybuny po brzegi, czy tak jeździła reprezentacja, czy poszczególni żużlowcy. Finansowo jak to wygląda, jakbyś tak porównał, no bo wiemy, że w Polsce płaci się najwięcej, ale jakby tak porównać te inne ligi, jak też rozmawiasz czasami z kolegami, którzy startują też w innych ligach, mamy różne, no są też liga włoska, francuska i tak dalej, i tak dalej. Rosjanie dobrze płacą, czy nie? Pomidor. Okej. Okay. A lepiej niż w Szwecji, czy nie? Pomidor, okej. Okay. Użytkownik Paweł Maj pyta, to nie ten komentarz, ten, przepraszam. Skąd wzięła się ksywka Henio? To do ciebie, Adrianie. Ale to druga historia. To wzięło się od mojego wujka, który miał na imię Henryk. Jednego razu jechaliśmy z tatą do Ostrowa na jakąś młodzieżówkę i
Za każdym razem, kiedy tam przejeżdżaliśmy, już chyba z 15 czy 20 raz, tata za każdym razem wspominał, że tata tutaj, że wuja tutaj, wuja Heniu tutaj pracował w rzeźni. No i tak w sumie ja jednego razu zapomniał, chyba zapomniał przypomnieć o tym i opowiedzieć, więc przypomniałem mu i Darek Sajdak, kiedy ze mną też pracował, no to zaczął się śmiać i nazwał mnie Henio i tak zostało. Akurat też wuja już niestety odszedł od nas, więc cieszę się, że mogę mieć jego, z jego imienia swoją ksywkę, i bo też miałem z nim dobry kontakt. Dziękuję. Rafał, ja cię przepraszam, że ci przerwę, ale te pytanie tam to było dobre, co wyświetliłeś. Tak? To mam je zadać, bo właśnie nie wiedziałem, o co chodzi i kliknąłem niechcący. Nie ma więc problemu. Proszę, jeżeli chcesz odpowiedzieć, więc czy rynny na budynkach wytrzymają przyszły sezon? Nie mam pojęcia, o co chodzi, ale mam nadzieję, że nam wytłumaczysz. Tak, no to podaję, że to był chyba drugi mecz zeszłego sezonu. No po takiej dosyć burzliwej rozmowie z sędzią wyszedłem z budki dosyć zdenerwowany. Akurat przed bramą maratońską jest rynna. No i tak nogę poniosłem nie w tą stronę, co powinno być, i dostałem karę. Była to dobra lekcja. Na pewno dużo zrozumiałem, więc przyjąłem to z pokorą. Takie pytania akurat możecie zadawać. One są dosyć ciekawe, więc fajnie, jakby kibic się troszeczkę dowiedział czegoś z zewnątrz. Dobrze, w porządku. No właśnie, a to bycie impulsywny, Krystia, czasami masz do siebie pretensje, że zbyt żywiołowo reagujesz. No wiemy, że żużel jest takim sportem, jak tam czasami patrzy się chociażby na jakiego Petersena, jak rzuca narzędziami w mechaników, to da się zrozumieć, bo to sport ekstremalny, ale jak tak patrzysz na siebie czasami, już na chłodno sobie myślisz, kurczę, co ja robię, po co ja to robiłem, po co ja tak krzyczałem? Znaczy, no staram się też siebie zrozumieć, tak, ale po prostu jest też taka fala emocji, że no nie da rady, po prostu też trzeba gdzieś wyładować te emocje dosyć szybko. No i właśnie się zdarzają takie rzeczy, jakie były w zeszłym sezonie, ale no każdy zawodnik inaczej odreagowuje. Ja akurat, można powiedzieć, mam nadzieję, że miałem taki sposób odreagowania, że teraz po prostu ten sezon będzie bez takich wpadek. Okej, okay, jak jesteśmy... Przepraszam, mów, Krystian. Chciałem dokończyć ten wątek. Praca na przykład z psychologiem to jest coś coraz modniejszego w zawodowym sporcie, nie tylko wśród żużlowców. Jak to wygląda u ciebie? Czy miałeś taką przyjemność współpracować, czy rozważasz, jeżeli nie miałeś? Nie, ja tak naprawdę pracuję z psychologiem cały czas, tak? Tylko no wiadomo, jest złość sportowa, tak? Więc ta złość sportowa fajnie jakby cały czas była, a no, po prostu mniej takich przypadków. Że tak powiem, brzydszych, jakichś tam przekleństw, uderzania w jakieś inne przedmioty, a tak to będzie naprawdę w porządku. I tutaj też chciałbym dopytać właśnie a propos pracy z psychologiem, bo swego czasu byłeś ofiarą bardzo dużego hejtu w twoją stronę. Powiedz, czy właśnie praca z psychologiem pomogła ci jakby obejść ten temat szerokim łukiem i nie brać tego wszystkiego do siebie? Znaczy się, szczerze mówiąc, w ogóle tego do siebie nie wziąłem już. Teraz mi po prostu to sprawia uśmiech na twarzy, tak? Gdzieś to mnie zahartowało, że tak powiem, aż na tyle mocno, że każdy jakiś hejt w moją stronę buduje mnie po prostu, motywuje do dalszej pracy. No po prostu psycholog jest, że tak powiem, bardzo ważną tutaj częścią, że tak powiem, żużla, bo przygotowuje na różny stres, na różne odporności, więc to wszystko potem ma tą spójną całość. W przypadku Adriana to właśnie chyba jest takie przeciwieństwo, bo ja obserwując Adriana gdzieś tam w transmisjach telewizyjnych, czy na żywo będąc gdzieś tam nieraz w Parku Maszyn, to raczej jesteś taką oazą spokoju, a może akurat byłem na takich meczach, gdzie byłeś spokojny i nie widziałem cię jeszcze takiego właśnie impulsywnego. Jakbyś się scharakteryzował? Tylko szczerze. No ze mną bywa różnie, bo czasami też potrafię być impulsywny, chociaż staram się te emocje tłumić w sobie i nie pokazywać tego na zewnątrz. Na pewno lubię być zamknięty w sobie w trakcie zawodów i skupiać się na tym, co mam do wykonania. Chociaż też w
tej zimy rozpocząłem zajęcia z psychologiem, i bo wiem, że też trochę mi tego brakowało, więc też zaczynam pracę z psychologiem od tej zimy. No tak, bo tutaj fajne pytanie się pojawiło na naszym czacie, ale to za chwilę Rafał pewnie je przytoczy. No właśnie, bo żyjemy też w trudnych czasach, internet bywa błogosławieństwem, ale też bywa zmorą dla ludzi, którzy gdzieś tam no, są osobami publicznymi, tak jak wy, i podlegacie temu hejtowi. Jak to u ciebie wygląda, Adrian? No bo jedziesz dobrze, wszyscy cię poklepują po plecach, a będziesz miał jeden, dwa słabsze mecze, no to za chwilę będzie wiadro hejtu wylane. Jak ty podchodzisz do tego? Ta praca z psychologiem, to przede wszystkim właśnie chodzi o ten hejt? Znaczy, szczególnie jazda w swoim klubie, w mieście, gdzie się żyje i mieszka, spotykasz na co dzień tych ludzi, czasami jest naprawdę bardzo trudne. I też dlatego raz zmieniłem klub, a to też już dużo miałem nieprzyjemnych sytuacji w zeszłym roku. No i do tego też rozpocząłem zajęcia z panią psycholog, więc no na pewno to też nie jest przyjemne. Rafał, tutaj takie pytanie się pojawiło. Które? Pytanie do Adriana. Wszyscy widzieli, chodzi o jakieś chyba konkretne wydarzenie. Wszyscy widzieli, jak po wygranym biegu w Gdańsku. Tak, o to pytanie mi chodziło. Okej, więc wszyscy widzieli, jak po wygranym biegu w Gdańsku publicznie pokazywałeś przywiązanie do barw, klepiąc się w herb startu Gniezno niczym piłkarz. Jak się to ma do zmiany barw? Czy to była jakaś prowokacja, czy po prostu pod wpływem emocji? Nie, po prostu kibicem startu Gniezno będę zawsze i tutaj nic się nie zmienia, więc dalej ten klub jest mi blisko i sercu. Więc tutaj akurat zmiana barw klubowych na Bydgoszcz nic nie zmienia. Jeżeli dobrze zrozumiałem pytanie, tak? Zmieniam klub i no to... Mogę wyświetlić jeszcze raz, jak potrzebujesz. Tak, wszyscy widzieli, jak po wygranym biegu w Gdańsku publicznie pokazywałeś przywiązanie do barw, klepiąc się w herb startu Gniezno niczym piłkarz. Jak to się ma do zmiany barw? Pyta. Tak to się ma, że Gniezno dalej będzie mi bliskie i tutaj się nic nie zmienia, więc po prostu zmieniam klub dla swojego rozwoju, a Gniezno dalej będzie mi bliski sercu i tyle. Tutaj rozluźniając delikatnie temat, czat się dopytuje, czy Krystian jesteś w stanie przetestować rynnę u jednego z naszych użytkowników, bo musi poznać, jaka jest jej jakość. A. Użytkownik Farwer pyta. Nie wiem, bym musiał wyjrzeć przez balkon za te właśnie tylne okno, jak tutaj mamy rury pomontowane, i wtedy będę mógł na pewno odpowiedzieć na to pytanie. W porządeczku. Gdyby Krystian Pieszczek nie był żużlowcem, byłby budowlańcem. Nie, myślę, że to nie jest moja dziedzina i raczej robiłbym coś innego wtedy. Ale zastanawiałeś się, co byś robił, czy nie masz takich myśli? Co bym robił, gdybym nie był żużlowcem? Znaczy, ja jestem bardzo związany motoryzacyjnie, więc gdzieś bym się kierunkował w stronę motorsportu związanego z samochodami. Myślę, że coś w stronę driftu, bo to mnie bardzo interesuje, kręci i coś, co po prostu lubię też robić. A Rajd Dakar na przykład? Wiadomo, to też nie jest takie łatwe, jak się wszystkim wydaje, no bo to jest wiele sponsorów, wiele przygotowań. No to też musi wszystko współgrać ze sobą, bo no wiadomo, no bez finansów to raczej na taki Dakar to nie ma się też co wybierać. To zapytam Adriana, czy też masz takie ciągotki do innych motosportów, czy jednak jesteś sfokusowany na speedwayu? Bardziej jestem skoncentrowany na żużlu i jedynie z motorsportu to oglądam Formułę 1. Wolne niedziele, a tak to nic specjalnego. Czy nie widziałbyś się w roli na przykład kogoś, kto uprawia motocross, MotoGP, czy właśnie tak jak wspomniany Rajd Dakar? Znaczy jeżdżę oczywiście na crossie czy tam na pitbike'u, ale wiem, że no,
tak jak Krystian też powiedział, Rajd Dakar to jest zupełnie inna bajka i no myślę, że bym się do tego raczej też nie nadawał, bo tam poziom jest ogromny. Nie, no myślę, że jak ktoś wychodzi z żużla, to sobie poradzi w każdym motosporcie. Takie jest przynajmniej moje zdanie, że żużel jest naprawdę mega trudnym sportem. No sam fakt, że jeździcie bez hamulców, jak inni przedstawiciele motosportów o tym słyszą, bo nie wszyscy też o tym wiedzą, no to się łapią za głowę. Jak to możliwe, żeby w ogóle taki sport uprawiać? Więc tutaj myślę, że troszeczkę jesteś za skromny, Adrian, w tej sytuacji. Dałbyś się radę. Rafał, jakie mamy kolejne pytania, bo tutaj widzę, że kolejne się pojawiają na naszym live czacie. Tak, jest pytanie do Krystiana. Jak ostatecznie zakończyła się sytuacja ze skradzionym samochodem w ubiegłym roku? Czy auto szybko wróciło do ciebie? Pytał użytkownik Paweł Maj. Nie, auto się niestety nie znalazło, ale się znaleźli sprawcy tego tutaj przewinienia, więc cały czas liczę na pozytywne rozpatrzenie tego no niemiłego wątku w moim życiu i myślę, że jakoś to wszystko się pozytywnie niedługo zakończy. W porządku. To na pewno przykra sytuacja. No miejmy ważne, że zostali złapani, tak? Zostali złapani, Krystian. Znaczy nie wiem, czy zostali złapani. Jest jakaś tam lista osób, która jest, która powinna być. No też nie mogę zbytnio udzielać informacji publicznie, ale no czas na pewno pokaże. Oby to się zakończyło pozytywnie. Ja mam pytanie do Adriana, bo czytałem wypowiedź Dariusza Sajdaka bodajże na łamach sportowych faktów, który mówił, że zrobiłeś bardzo duży postęp, jeśli chodzi o technikę i jazdy. Czy ty też czujesz się o wiele lepszym żużlowcem niż chociaż przed współpracą z Darkiem Sajdakiem, który wiemy współpracował z wielkimi mistrzami tego sportu? I jakie jeszcze mankamenty w sobie widzisz? Co jeszcze czujesz, że jest do poprawy, jeśli chodzi o twoją jazdę? Oczywiście, ja Darkowi bardzo dużo zawdzięczam i Darek tak naprawdę był moim pierwszym trenerem. Kiedy do mnie doszedł, no to też dużo wskazówek od niego uzyskałem, nie tylko sprzętowych, ale też dotyczące mojej techniki. Każdego roku staram się wyciągać pozytywy, ale też z tego, co nie jestem zadowolony ze swojej jazdy. Wiem, że moja sylwetka może nie jest pod zdjęcia na Facebooka, ale wcale mi to tak naprawdę nie przeszkadza. Chcę po prostu jeździć pewnie i jeżeli wiem, że mam nad tym kontrolę, no to ważne, żeby ta jazda była skuteczna i przynosiła punkty dla moich drużyn. Cały czas widzę u siebie braki i na pewno mamy po każdych zawodach prowadzę sobie swoją analizę i wypisuję, gdzie popełniłem błąd i na czym powinienem się skupić na najbliższym treningu. Więc cały czas pracuję, żeby cały czas stawać się lepszym zawodnikiem. A ten taki element najważniejszy, który chciałbyś poprawić, jaki to jest element? Dużo jest takich elementów, bo tak naprawdę każdy zawodnik ma swoje braki. Zaczynając od startu, wejścia w łuk, czy szczyt łuku, czy wyjście z łuku, tak naprawdę każdy element jest do poprawy, więc tutaj cały czas się skupiam, żeby cały czas pracować ciężko i tak jak mówiłem wcześniej, stawać się z każdym rokiem lepszym zawodnikiem. To jest mój cel, który jest ze mną już czwarty rok. No jeśli chodzi o tę sylwetkę, to tak trochę nie rozumiem tych komentarzy, którzy czasami czepiają się żużlowców, jeśli chodzi o sylwetkę. No już padło tutaj imię i nazwisko Rune Holty, na przykład ten to dopiero można powiedzieć, że ma specyficzną sylwetkę, a jak jeździł i jak śmiga na żużlu, to wiemy, nie jeden żużlowiec chciałby mieć takie osiągnięcia jak chociażby Rune Holta, także nie trzeba zawsze na serio brać tych wszystkich komentarzy, bo potem patrzymy w program, kto ile zdobył punktów i tak naprawdę to jest najważniejsze. Zanim Rafał zada kolejne pytanie,
no to to samo pytanie do Krystiana, bo też jestem ciekaw tutaj, jak ty charakteryzujesz się jako żużlowiec w tym znaczeniu, co chciałbyś poprawić, gdzie widzisz braki, jeśli chodzi o, o twoją jazdę? No tak jak tutaj Adrian wspomniał, no każdy gdzieś tam zawodnik ma sporo braków, żeby coś poprawiać, więc tak samo jest też u mnie. Wiadomo, z roku na rok stajemy się lepszymi zawodnikami, ale gdzieś po części też uciekają po prostu niektóre rzeczy i trzeba wszystko równomiernie szlifować, aby to było wspólną całością, tak? No bo jeżeli jesteśmy jacyś tam dobrze przygotowani, dobrze technicznie, no to ten wynik też idzie w parze, tak? Nawet jak te motocykle będą niedopasowane, no to sobie też własnymi kośćmi po prostu poradzimy i wyciągniemy z tego po prostu 200% więcej niż motocykl nam po prostu mógł dać. Czyli ciężko jest tak powiedzieć, który konkretnie element, na przykład wyjście spod taśmy, czy coś innego. Wszędzie gdzieś po trochu, tak? Znaczy, no wiadomo, no jak się wyjeżdża spod taśmy, to zawsze lepiej uciekać do przodu niż gonić, no bo start jest dosyć ważnym elementem w żużlu. Zawsze takie, można powiedzieć, takie powiedzenie, jak się rozegra pierwszy łuk, no to też ciężko, żeby wyprzedziło trzech innych zawodników, tak, tego pierwszego. No ale no to każdy musi podejść naprawdę bardzo indywidualnie do tego. Zwłaszcza na to, że w Gdańsku, prawda? Jest ciężko wyprzedzać. No dokładnie, więc gdzieś te starty w miarę mam tam opanowane, ale no tej techniki jazdy gdzieś tam podczas wyścigów naprawdę jest nad czym trenować. Rafał, oddaję Ci głos. Tutaj jest pytanie do Adriana Gały. Czy jeżeli staniesz na podium Grand Prix na żużlu, to napijesz się szampana z buta niczym Daniel Ricciardo? Pytał użytkownik. Xan Kui. Nawet ze skarpety wypiję. Super. To teraz zadam pytanie już takie konkretniejsze i bardziej na serio. Czy był telefon od Zbigniewa Gbońka, witającego Ciebie w nowym klubie, Adrianie? Nie, nie było. Dobrze. No, muszę tutaj powiedzieć, że prezes Boniek teraz miał burzliwy tydzień, jeśli chodzi o wybór selekcjonera kadry, więc ja myślę, że do Adriana jeszcze zadzwoni na spokojnie. No, na razie Paulo Souza to jest ten priorytetowy człowiek dla pana Zbigniewa. Także ja tutaj wybaczam prezesowi, że nie zadzwonił i nie powitał Adriana. Okej, więc mamy rozgrzeszenie. Kolejne pytanie z czatu jest do Krystiana. Jak wspominasz Roberta Terleckiego? Dosyć dobre pytanie, no bo to już troszeczkę czasu temu było. No wiadomo, no tak jak chyba każdy prezes ma swoje plusy i minusy. Bodajże wtedy Gdańsk awansował do Ekstraligi. Może nie były to jakieś zbyt łatwe czasy dla gdańskiego klubu, ale chyba każdy sobie w tym trudnym okresie poradził i nikt nikomu nie ma nic za złe. Porządku. Zanim Rafał zada kolejne pytanie od naszych widzów, no to ja mam pytanie do obu panów. Chodzi przepis o zawodniku U24 w każdym zespole. Tak sobie patrzycie na te regulaminy, które teraz wchodzą, zastanawiacie się, kurczę, dlaczego, szkoda, że nie jestem 2 lata, czy tam 3 lata młodszy, bo za moich czasów było troszeczkę trudniej przebić się do tych składów, że teraz jednak jest troszeczkę łatwiej wejść w ten dorosły żużel. To też pokazuje, w jakim kierunku idzie Speedway, że chyba jest, no ten nisz demograficzny sprawia, że tych żużlowców jest troszeczkę mniej i jest wyciągana do nich ręka, bo jak wy zaczynaliście, no jesteście już doświadczonymi, mimo młodego wieku, ale już jesteście doświadczonymi żużlowcami, no to jednak ta konkurencja była większa. Jak wy w ogóle zapatrujecie się na takie przepisy? Może Adrian, zacznijmy od ciebie. Myślę, że to jest dobry przepis dla młodych chłopaków i na pewno niektórzy też skorzystali na tym, że mogą dalej ścigać się w Ekstralidze czy też w pierwszej lidze. Przede wszystkim ten pierwszy rok seniora jest bardzo trudny i sam wiem po sobie, gdzie no akurat ja miałem to szczęście, że odradzał się klub w Gnieźnie i trafiłem na rok do drugiej ligi, gdzie awansowaliśmy też do pierwszej, ale miałem też dobre warunki do rozwoju i miałem łatwiejsze po prostu te przejście na seniora, ale nie też patrzę na to pod tym względem, że nie każdy ma taką okazję, żeby w swoim
macierzystym klubie jeździć i dostawać szansy, więc myślę, że to jest dobry przepis, który na pewno pomoże dużo chłopakom, żeby nie kończyli kariery, a dalej się mogli rozwijać. Co może być kontrowersyjne, to, że może obcokrajowiec jeździć pod tym numerem. Tu powinien, myślę, że jeździć. Takie jest moje zdanie, że powinien jeździć Polak. No właśnie. Krystian, jak ty uważasz? Bo to taki kontrowersyjny przepis. No może jest kontrowersyjny, no ale tak tutaj Adrian wspomniał, no powinniśmy bardziej tutaj pomagać swoim chłopakom, polskim juniorom, że tak powiem, czyli ten przepis powinien być typowo skrojony na Polaków i to na pewno by tam pomogło utrzymać tych chłopaków, żeby nie kończyli zbyt szybko swojej kariery żużlowej. No, ja uważam osobiście, że to jest gdzieś tam dobre posunięcie w żużlu, no ale jak wszystko, gdzieś zawsze wymaga delikatnego wyszlifowania, ale mam nadzieję, że w jakiejś to niedalekiej przyszłości będzie to skrojone de facto typowo pod polskich zawodników. No i tutaj też chciałem dodać, no przeważnie tak jest ten 95. rocznik, chyba Adrian też bodajże jesteś tego tak. Rocznika. Nas wszystko po prostu omija, tak? Wszystkie de facto korzyści, które są wprowadzane w żużlu, no to przychodzą nam koło nosa, no ale czas jakoś po prostu radzić. No, ja uważam, że jak jesteś dobry, to nie potrzebujesz żadnych regulaminów, żeby być w składzie, a jak ktoś, kogoś się ciągnie i wykorzystuje się jakieś tam kruczki regulaminowe, no to znaczy, że ten zawodnik nie do końca prezentuje taki poziom, jaki powinien, a zwłaszcza dotyczy to Ekstraligi, gdzie powinni startować najlepsi na świecie. To jest oczywiście moje zdanie. Rafał, jakie mamy jeszcze pytania, bo za chwilę no, powoli zbliżamy się do brzegu, można powiedzieć, naszej rozmowy. Jest kolejne pytanie do Krystiana od użytkownika Znajdusiek. Z jakim numerem startowym chciałbyś jeździć, Krystianie, w przyszłym sezonie i z kim w parze i czy to ma w ogóle dla ciebie jakiekolwiek znaczenie? Znaczy, zacznę od tyłu. Znaczenia nie ma dla mnie to żadnego. Z kim w parze będę jeździł, no to tak naprawdę mi obojętnie, jesteśmy kolegami z drużyny, więc nie ma tutaj w ogóle takiej opcji, żebyśmy sobie po prostu nie pomagali w trakcie wyścigu. Zobaczymy, no to tak naprawdę wszystko zależy od menadżera, kto z kim i jak będzie jeździł, tak? No ta też jest bodajże od zeszłego sezonu nowa tabela, więc jest tam tak naprawdę wszystko w drugą stronę, więc się chyba jedzie każdy z każdym praktycznie i ciężko tutaj też kogoś wytypować tak, jakby się chciało. To jest chyba akurat plus. Może Adrian teraz może się wypowiedzieć, ta nowa tabela biegów, bo faktycznie chyba... A może właśnie nie, może lepiej jeździć cały mecz tam przez te pierwsze trzy serie z jednym zawodnikiem, bo lepiej się wtedy komunikować. Jak uważasz? Znaczy, myślę, że ma też dużo, dużo plusów, bo na pewno pomaga też tym numerom dwójka, dziesiątka, gdzie przy starym układzie tabeli te numery naprawdę miały bardzo ciężkie wejście w zawody. No ale na pewno fajny też był ten układ ze starą tabelą znowu, gdzie jeździło się z jednym kolegą z pary i można było fajnie się porozumieć. Ja na przykład uwielbiałem jeździć w parze z Edą Kruczmarem i dwa lata z nim naprawdę fajnie spędziłem i zawsze rozumieliśmy się już później bez słów, pomagaliśmy sobie w trakcie wyścigu, więc no a przede wszystkim nie przeszkadzaliśmy, to jest najważniejsze. Tak, to jest właśnie najważniejsze, żeby sobie nie przeszkadzać, czasami po prostu lepiej, bo czasami chcesz pomóc, a możesz też przeszkodzić, wiadomo, różnie z tym bywa. Tak patrzę, w składzie Wybrzeża jest nazwisko Petersen, no ale to nie jest Niki Petersen, więc Krystian, nie będziesz musiał jeździć z Nikim Petersenem w parze, bo wiemy, że no nikim idealnym, doparowym nie jest, no ale ty jesteś takim zawodnikiem, no kapitan, więc chyba będą też wymagać od ciebie, Krystian, żebyś pomagał też tym młodym gdzieś tam ciągnąć ich, jak będzie 5-1 na przykład. Czujesz się gotowy na takie rzeczy? No każdy zawodnik gdzieś dorasta do takiego tego etapu, żeby pomagać swoim zawodnikom. Czasem no, oglądało się troszeczkę tych wyścigów, jak zawodnicy jeździli na 5-1, a potem przejeżdżali na 3-3, tak? Bo kolega z przeciwnej drużyny, który jechał trzeci, potrafił dwóch uprzedzić, więc
no wiadomo, tam gdzie można pomagać, to trzeba po prostu pomóc, a są po prostu wyścigi takie, no, że trzeba się skupić tylko na sobie, bo wie się, że ma się z tyłu gońca naprawdę niezłego na plecach, więc najważniejsze po prostu dowieść no, tyle punktów, ile się po prostu uda czasem. Jasne. Patrzę na Rafała, czy Rafał tam wyszukał jakieś fajne, ciekawe, kreatywne pytania. Tak, jest kreatywne pytanie ponownie od użytkownika Farmer 472. Heniu, skąd u Ciebie kolorystyka biało-różowa oszyć, bo nie powiem, jest dość ciekawa. I wcześniej również było pytanie o to i było konkretnie, czy będziesz kontynuował ten trend w przyszłym sezonie w barwach Polonii? Skąd się wzięło? Po prostu chciałem mieć coś innego jak wszyscy. Tak, wszyscy mają, dużo zawodników ma czarne kolory na swoich motocyklach. Ja po prostu chciałem zrobić coś innego, więc zdecydowałem się na różowy, biały, który no jest dość przyjazny dla oka i fajnie też widać na nim reklamy, więc też pod tym względem wybrałem ten kolor. Dalej będzie ze mną, będą ze mną te kolory. Dodatkowo też wprowadzam coś innego w designie, ale to jest mniej ważne, ale różowy zostaje. Tutaj widzę, Krystian się uśmiecha, bo ty też zasłynąłeś z różowych rękawiczek, tak? Może gdzieś był taki pewien moment w mojej karierze, że były różowe rękawiczki, ale to chyba nie tylko ja, bo to wielu tutaj, że tak powiem, zawodników, nie tylko żużla, lubi takie inne, ciekawe, rzucające się w oczy kolory, bo to zawsze gdzieś przykuwa uwagę. No i tak jak to Adrian wspomniał, zawsze gdzieś wygląd z motocykla, oprzeć przykuwa oko, tak? Zawsze gdzieś to ładnie można zagospodarować, okazać tutaj wdzięczność sponsorom, bo gdzieś to na pewno jest wyróżnione na tle innych zawodników. No tak, tym bardziej, że idziemy teraz w takim kierunku, takie są wymogi, żeby wszyscy byli podobnie ubrani, wręcz jednakowo, więc kiedyś w dawnych czasach żużlowcy no, mieli pole do popisu, bo każdy tak naprawdę mógł się odziać jak chciał i niektórzy mieli naprawdę fantazję i ubierali się naprawdę widowiskowo i jak już wjeżdżali na tor, to już wiedzieli kibice, o tak, to jest ten. Także to jest na pewno warte uwagi. To chciałem właśnie dodać, że wcześniej Adam Skórnicki miał takie indiańskie obszycie, że tak powiem, nie potrafię nazwać tych frędzelków, ale to naprawdę fajnie się prezentowało, jak naprawdę wjeżdżał na tor, to od razu było wiadomo, że to jest ten gość. Tutaj jest takie pytanie dość przekorne na czacie, użytkownik Speedwaymania Channel pyta, kto jest waszym zdaniem najlepszym zawodnikiem w historii Speedwaya i dlaczego wybór padł na Hansa Nielsena? Jakie jest wasze zdanie w tej kwestii? Czy obaj panowie, no nie należymy do tego pokolenia chyba, które wychowało się na Hansie Nielsenie, więc ja mam innego lidera. Rune Holte. Krystianie, zaczniemy może od ciebie. Szczerze mówiąc, no ja chyba nawet nie wybrał Hansa Nielsena, tak? No bo było tutaj sporo tych zawodników, którzy no byli takimi top i fakt, z każdego jest co czerpać. Ja nie mam swojego faworyta wśród żużlowców, no bo tak jak wspomniałem, od wielu zawodników można czerpać sporo tych plusów i na każdym jest tak naprawdę na czym się wzorować. Adrianie? Znaczy, gdybym miał wskazać takich zawodników, no to na pewno Tony Rickardson, który wprowadził taki profesjonalizm żużlu i Nicky Peterson. Okej. Okay. Mhm. A jak zaczynaliście karierę, no bo teraz już jesteście doświadczonymi zawodnikami, więc już jesteście przyzwyczajeni do tych rywalizacji z najlepszymi, ale jak zaczynaliście karierę i gdzieś tam podjeżdżaliście pod taśmę, a obok stał naprawdę jakiś tuz, naprawdę jakaś uznana marka, to mieliście takie myśli, kurczę, to on, jak tylko w telewizji do tej pory widziałem, a teraz będę z nim ścigał, czy nie, jak podjeżdżasz pod taśmę, to o tym nie mów. Ewentualnie w parku maszyn możesz tam podpatrzeć wielkich mistrzów. Krystian. Jak to u ciebie? Znaczy się, jak się stawało już z takim zawodnikiem pod taśmą, no to wtedy było tylko jedna myśl w głowie. Fajnie jakby się chociaż z nim wygrało start, a już jak bieg, to już w ogóle, więc myślami było się tylko w jednym kierunku, jeden cel i myślę, że chyba większość zawodników na początku swojej kariery miała bardzo podobne myśli.
No satysfakcja pewnie jest olbrzymia, jak chociaż się wygra stadia, nie mówię cały bieg, ale nawet stadia jako ten początkujący, no nie mówię teraz, ale jako taki typowy zawodnik, który dopiero wkracza w świat speedwaya. To jest na pewno duża frajda. No wiadomo, no za młodego chłopaka, jak się wygrywało z taką jakąś wielką osobowością, no to i budowało, i motywało, i spać w nocy nie można było przez to, więc gdzieś takie niezapomniane chwile zawsze były. Też miałeś, Adrian, takiego żużlowca gdzieś tam, z którym udało ci się wygrać, z którym stanąłeś pod taśmą i sobie pomyślałeś, kurczę, mocne nazwisko przede mną do walki z nim. No tak, no na pewno tak do tej pory nawet staję pod taśmą z Nickiem Petersenem, gdzie od zawsze go uwielbiałem. Czuję taki dreszczyk i nawet jazda za nim dużo, dużo też uczy i też można dużo wyciągnąć, jak on po prostu też prowadzi motocykl. Więc no na pewno jest taki dreszczyk emocji, a jeszcze jak uda się wygrać z takim zawodnikiem, no to na pewno jest duża satysfakcja. No to chyba pora przewijania, bo tutaj dziecięcy odgłos. U Krystian, tak, u ciebie no, chyba. Tak, no już malutka się tutaj zbliża powoli nam do spania. Pora karmienia, no ale no to wiadomo, jeszcze chwileczka i zaraz będzie ulana do snu. Tak, to nie chcemy tutaj zabierać młodemu tacie chwil, żeby mógł spędzić ze swoją córeczką, więc za chwilę będziemy pewnie powoli kończyć. I także Rafał, jak masz tam jakieś jeszcze ciekawe pytania od naszych widzów? Nie mam pytania, ale użytkownik Karol Śmieszek pragnie tobie, Krystianie, podziękować, że mogłeś jeździć w Falubazie i życzy powodzenia w Wybrzeżu i w dalszej karierze. Dziękuję bardzo. I chyba takim miłym akcentem możemy zakończyć dzisiaj. Tutaj niestety, Adrianie, nie ma żadnych podziękowań do ciebie. Ja mam na zakończenie. Ja mam w takim razie na zakończenie temat, bo ostatnio się pojawił regulamin, w PG Ekstralidze nie będą zawodnicy mogli jeździć na hulajnogach, nie będą mogli korzystać z ekranów większych niż 6,9 cala, muszą mieć jednolite maseczki. Niedawno rozmawialiśmy z trenerem Chomskim na ten temat, on był troszeczkę zbulwersowany, zwłaszcza tym przepisem o tych ekranach, że zawodnicy będą musieli w jednym miejscu oglądać powtórki, a nie u siebie w boksie, gdzieś na laptopie. Jak wy czytacie te regulaminy, to uważacie, że to jest potrzebne? Czy faktycznie to tak przeszkadza, że zawodnicy nie mogą na rowerach, na hulajnogach po parku maszyn jeździć? Jak wy się do tego odniesiecie, Adrian? Czy z tymi hulajnogami to no ja akurat no nigdy nie jeździłem w parkingu, tylko po prostu przyjeżdżałem na zawody czy na trening, to po prostu też wykonać swoją pracę, a takimi hulajnogami to się nie zajmowałem, ale z tymi regulaminami no to to jest długa historia, bo co roku tak naprawdę już chyba ta książka z regulaminem ma 300 stron, ale niedługo dojdzie do 600, więc no z każdym drugi rokiem, tom będzie. Z każdym rokiem jest kolejny rozdział i no tylko musimy też zaakceptować, no bo nic innego nam nie pozostaje. Ty, Krystian, śmigasz na hulajnodze po parku maszyn, czy jesteś jednak tym, który twierdzi, a może dobrze, bo jeszcze mi gdzieś tam ktoś wjedzie do boksów, strąci motocykle? Znaczy, no ja ogólnie sobie też nie wyobrażam zbytnio tego, żeby ktoś na rowerze czy na hulajnodze mi śmigał tam przed treningiem, czy w trakcie zawodów na hulajnodze, no bo tak przechodzimy w jednym wszyscy celu i chcieliśmy po prostu wykonać porządnie swoją pracę. No odnośnie tych ekranów i, że tak powiem, oglądania biegów w jednym miejscu, no to wiadomo, no każdy gdzieś widzi w tym korzyści, więc myślę, że to też jest skierunkowane ku temu, żeby telewizja pokazała wszystkich zawodników razem, reklamy, żeby to wszystko było jakoś fajnie wyeksponowane. No ale to też jest taki delikatny minus dla zawodnika, tak? No bo jeżeli schodzi po biegu de facto wygrany czy przegrany, chce obejrzeć swój bieg, jakie błędy popełnił, no to zawsze lepiej obejrzeć to w parkingu na telefonie czy na tablecie, niż pchać się w studiu między 20 innymi osobami. To jest tak delikatne, uciążliwe dla wszystkich zawodników. No, skopiowałeś słowa trenera Chomskiego, który właśnie w kontekście takiej analizy, ten taki team talk stwierdził, że to będzie trochę utrudnienie, bo trener może podejść do zawodnika, pokazać mu na tablecie, jak pojechał, czy dobrze, czy źle, a tak to
zabieranie troszeczkę prywatności w trakcie meczu. Cały czas ta kamera was śledzi podczas transmisji. Dla kibica to jest fajne, dla was zawodników nie do końca. I potem są takie sytuacje, no znowu muszę wymienić nazwisko tego pana Aruna Holta, który zaatakował gdzieś tam operatora kamery, no bo już miał dość, że facet chodził z kamerą za nim, ciągle go śledził. No, dla kibica to jeszcze raz to powiem, to jest fajne. Dla was zawodników nie do końca czasami. No wiadomo, no fajnie gdzieś się ogląda. No dla nas, dla zawodników to jest de facto codzienne to, co się dzieje w środku, tak? Ale kibic zobaczy jak naprawdę z kamery, co się dzieje w boksie, czy w mediach, kamerach chodzi z zawodnikiem, no to też ma inne spostrzeżenie na świat, tak? Ale no, tak jak wspomniałeś, gdzieś w trakcie zawodów potrzeba troszeczkę tej prywatności, ochłonięcia, jakiejś tam spokojnej rozmowy z trenerem, no bo to jest ogólnie bardzo ważne w trakcie zawodów, a tak naprawdę gdzieś nam jest to powoli zabierane i może dążymy do jakiegoś tam profesjonalizmu, ale chyba nie tędy też droga. No tak, to patrzę na Adriana, ale jakoś, no nie, Adrian chyba jest zbyt spokojny, żeby tak jak Runa Holta się zachował, żeby zaatakował operatora, kamery. Nie znasz. Nie znam, no właśnie, no tak, bo wyglądasz na spokojnego, ale jak tam operator by ci zagroził czy sprowokował, no to różnie by było. To nie ma żadnych. No było czerwoną, przecież takich wiele. Czerwoną kartkę żona swoją chodzi. Proszę? Czerwoną kartkę już mam na swoim koncie. Ale za coś takiego? Bo nie przypominam sobie. Nie ważne. Nie? A ty, Krystian, miałeś na koniec wszystkie? Nie, ja. Aha. Ja ogólnie jestem zbieraczem żółtych kartek, zawsze w tych sezonie ze 3-4 się znajdą, więc do czerwonej jeszcze nie doszedłem. Ale to wszystko, jeśli chodzi o zachowania na torze, a jeśli chodzi o takie pozatorowe sytuacje, tam były jakieś spiny, mówiąc kolokwialnie? No oczywiście, no, zawodnik bez jakiejś spiny poza torem, no to nie zawodnik. Ale dążąc do poprzedniego wątku, no ci panowie z kamerami wchodzący do boksu między motocyklem, no to tak naprawdę, no nie tędy, tak? Jeżeli chcemy chwilę sobie odpocząć, porozmawiać z mechanikiem, a tutaj, że tak powiem, 20-kilowa kamera nad głową wisi, no to tak, no jest naprawdę niefajnie, bo nie ma ani trochę prywatności, ani chwili skupienia, a tak naprawdę nic nie ma. Tak, no doskonale was rozumiem. Rafał, chyba nie ma już pytań, bo mówiłeś, że nie ma. Czy może jakiś w międzyczasie? Wymyślę jeszcze jedno, bo jak już mówimy o takich stykowych sytuacjach i żółtych kartkach i tak dalej, to tutaj jest pytanie, czy jest jakiś zawodnik, przeciwko któremu jechaliście i świadomie przymykaliście gaz? Czy pojawiał się w waszej karierze na torze jakiś przeciwnik, którego się naprawdę można było obawiać? Zacznijmy od Krystiana, tak. Bo... Nie, no znaczy, jak się po prostu jedzie, no to chce się wygrać z każdym, tak, no ale gdzieś każdy zawodnik miał z kimś pewnie zatarg, jakąś niemiłą sytuację, gdzieś zawsze to z tyłu głowy jest. Każdy zawsze tak bycząc spogląda na siebie przed wyścigiem, ale no wszystko zawsze idzie jakoś w niepamięć. Adrianie? Nie mam jakiegoś zawodnika, przy którym bym zamknął gaz, bo z każdym wysiłku chcę wygrywać i no jakoś nie uważam. Nie lubię czegoś takiego, jak ktoś przymyka gaz, walcząc z innym zawodnikiem. A odwrócę sytuację, jak ktoś was blokuje i przymyka gaz, no bo mówi się, że to jest takie trochę radże niebezpieczne, zwłaszcza przy tych nowych tłumikach, kiedy dawno temu weszły, że ten motocykl wyrywa do przodu i ciężko jest tak zwolnić, to takie przymykanie to jest z waszej perspektywy w porządku, czy nie? Czy powinno się jechać cały czas na full gaz? Adrian. Nie no, myślę, że no, trzeba po prostu trzymać gaz i no, nie lubię czegoś takiego też, jak ktoś przede mną klapuje tym gazem, że tak powiem. No ale też już jest coraz mniej takich sytuacji. Teraz zawodnicy też patrzą na siebie i po prostu uciekają do przodu. Mało jest takich biegów, gdzie po prostu ktoś przed tobą przemyka gaz.
No to przyjeździe parowe, tutaj do Krystiana się zwrócę, przyjeździe parowe często widzimy w telewizji, jak jeden zawodnik powiedzmy zwalnia, żeby drugi do parowy go mógł dogonić, no i zwalnia, żeby hamować rywala, a to jest często niebezpieczne, Krystian. No zdarza się, no jest to niebezpieczne, ale już też widać, większość zawodników zaczęła też sporo szanować swoje kości i po prostu no też można różne techniki stosować się, nawet nie zamykając gazu, tak? Można w inny sposób delikatnie wyhamować motocykl i nie stworzyć aż tak dużego zagrożenia na torze jak zamknięciem gazu, więc no, takim chyba dobrym przykładem to jest Taibu Finel, jak potrafi też pojechać parowo i nie zamyka gazu i jedzie na pełnej manewce przez 4 okrążenia parowo, do chłopaki dojeżdżają na 5-1, więc no, tak naprawdę jest od kogo się wzorować. No, Adrian w Bydgoszczy będzie miał Tomasza Goloba, który jak wiemy też chyba, nie wiem czy najlepiej na świecie nie jeździł właśnie parowo, więc i przede wszystkim fair i bezpiecznie, także Adrian też będzie miał od kogo tutaj czerpać wzorce. Ja już skończyłem swój zestaw pytań, wyczerpaliśmy chyba wiele możliwych tematów, więc Rafał, jeżeli ty masz jeszcze na koniec coś tam, wynalazłeś fajnego w live czacie, no to poproszę. Ja jedynie podziękuję, bo dzisiaj naprawdę bardzo fajnie ten czat wyglądał, mieliśmy dużo ciekawych pytań, także kochany czacie, dziękuję za fajną aktywność dzisiaj i mam nadzieję, że na kolejnych live'ach będzie podobnie. Jakieś pytania o Rynny są jeszcze, czy już nie ma? Nie, już tutaj nikt o Rynny nie pyta. Teraz okay. Testy. Tak, dobra, no to chyba myślę, że możemy fajnie już zakończyć ten nasz program. Ja też dziękuję w imieniu naszych widzów za zapytania. Gośćmi Best Speedway pierwsza liga w to czwartkowe, tak? Dobrze mówię, w czwartkowy wieczór byli Krystian Pieszczek, żużlowiec z Dunek, Wybrzeże, Gdańsk. Dziękuję, Krystian. Dziękuję, było mi bardzo miło. No i powodzenia, bo przed tobą pewnie jeszcze wiele niewyspanych nocy pewnie. Akurat tak tutaj muszę zaprzeczyć, bo tak? Kładziemy malutką za momencik i tak pewnie gdzieś sobie pośpię do czwartej, piątej, więc spokojnie można się wyspać. Okej, okay, dobrze. To fajne i oczywiście Adrian Gała, Abramczyk, Polonia, Bydgoszcz. Chciałem powiedzieć start Gniezno, jakoś się nie mogę przyzwyczaić. Abramczyk, Polonia, Bydgoszcz, Adrian Gała. Dziękuję, Adrian. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, mam nadzieję, na trybunach. Tak, no i ja na koniec tradycyjnie zachęcam do komentowania, do lajkowania, do zostawiania subskrypcji i jeszcze na koniec to, co powiedziałem na samym początku, Sportgun, Sportwear, Rafał za chwilę tutaj przygotuje nam baner reklamowy, firma zajmująca się produkcją odzieży dla najlepszych klubów i żużlowców na świecie, 1 lutego otwarcie tego sklepu, zachęcamy do polubienia profilu na Instagramie, odzież prosto od producenta, atrakcyjne ceny i najważniejsze, możliwość personalizacji własnym imieniem lub pseudonimem. I ja tradycyjnie, jak to Brad Pitt w Pękartach Wojny, Arrivederci. Do usłyszenia. Cześć, hej.